Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstra Klasa. Za nami 10. kolejka spotkań w Tauron Basket Lidze. AZS Koszalin w tej serii spotkań mierzył się na wyjeździe z Polfarmą Starogard Gdański. Dosyć istotne spotkanie pod wieloma względami dla naszych koszykarzy. Przede wszystkim powrót do składu Krzysztofa Szubargi, który jest moim i Państwa dzisiaj gościem w studio. Witam. Dzień dobry, witam. Ciągnęło chyba na boisko po tak długim okresie, no nie można powiedzieć roztrenowania, ale takiego okresu dochodzenia do siebie. No na pewno tak. Nie jest to łatwa sytuacja dla sportowca, gdzie nie może uczestniczyć w zawodach, w treningach. Zawsze po sezonie odpoczywam 2-3 tygodnie i tak naprawdę już ciągnie na boisko, ciągnie do trenowania. Na ten okres żmudnej rehabilitacji trzeba było przejść cały, żeby być przygotowanym, więc no, nic nie mogłem zrobić, tylko po prostu czekać na to, żeby wrócić na boisko. Te problemy zdrowotne już w zeszłym sezonie się w jakiś sposób pojawiły i trzeba powiedzieć, że chyba był taki odpowiedni moment, żeby wreszcie wziąć się za siebie, zrobić to, co trzeba i odpowiednio wejść do zespołu. No dokładnie, no mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, w tej chwili jest ok. Na pewno moja kondycja fizyczna nie jest może jeszcze przygotowana na 100%, ale myślę, że z każdym treningiem, z każdym spotkaniem będzie lepiej i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i powalczymy w tym sezonie o najwyższe cele. Już ponad 20 minut w spotkaniu z Polfarmą, to już taki dosyć duży zastrzyk gry, jak na początek. No, trener Milicz mnie uprzedzał, że będę grał w tym spotkaniu. Nie spodziewałem się, że będę grał aż tyle, a na pewno myślę, że dobre to przetarcie było przed następnym spotkaniem. No właśnie, takie przetarcie. Polfarma Starogard Gdański, ktoś by powiedział, że taki trening przed meczem z Turowem, z Gorzelec, no ale z drugiej strony, pomijając dwie pierwsze kwarty, w których naprawdę zdominowaliście rywalizację, ta trzecia taka trochę z zadyszką, bym powiedział. No dokładnie, troszeczkę koncentracja chyba spadła w przerwie spotkania. Polfarma wróciła do gry. Polfarma na pewno chciała w tym spotkaniu przed własną publicznością pokazać charakter, gdzie wcześniejsze spotkanie przegrali bardzo wysoko we Wrocławiu. No udało im się w tej trzeciej kwarcie nas, można powiedzieć, dojść, ale całe szczęście, że nasze doświadczenie wyszło w czwartej kwarcie i można powiedzieć, że dosyć gładko wygraliśmy to spotkanie. Przed wcześniejszymi pojedynkami tutaj w Koszalinie przede wszystkim widać było takie duże wsparcie kibiców wobec twojej osoby. Za każdym razem gdzieś tam wszyscy kibice cię witali tuż przed meczem. No chyba czuć takie wsparcie tutaj od sympatyków basketu. Tak, zdecydowanie czuć. Gdzie nie spotkam kibiców, czy na hali, czy na mieście, czy w galerii, zawsze się pytają, kiedy wrócę i bardzo, bardzo się cieszę. Na pewno jest dla kogo grać w Koszalinie i mam nadzieję, że na meczu z Gorzelcem kibice udowodnią, że są jednymi z najlepszych, jak nie najlepsi w Polsce. Co do meczu z Polfarmą, nie zagrał Quintelus, nie grał Goran Verban. Zawodnicy, którzy, no powiedzmy sobie szczerze, to są tacy porządni strzelcy, którzy wykańczają większość akcji zespołu, a mimo wszystko no, Szymon Szewczyk, Devon Austin no, na niesamowitej skuteczności zagrali, jeżeli chodzi o wykańczanie akcji. Tak, no myślę, że tutaj nasza głębia składu się pokazała, gdzie tak naprawdę jest 10, 11, 12 nawet zawodników do grania i w sezonie różne sytuacje się zdarzają, tak jak teraz choroba Quintela, czy drobny uraz Gorana, ma kto ich zastąpić i bardzo się cieszymy, że mamy taki szeroki skład, że jesteśmy w stanie nawet pomimo takich problemów wygrać zawody. Tuż po meczu z Polfarmą Starogard Gdański nagraliśmy rozmowę z trenerem AZS-u Igorem Miliciciem. No, właśnie przed nami właśnie ta rozmowa na temat i spotkania, i Krzysztofa Szubargi, i powrotu jego do składu. Mieliśmy parę przystojów w trakcie meczu, ale graliśmy na tyle intensywnie i na tyle twardo, że przeciwnik mógł pęknąć w jakiejś chwili, gdzie udało nam się po prostu kontrolować mecz od pierwszej do ostatniej minuty, z czego się bardzo cieszę. Chciałbym przede wszystkim podziękować zawodnikom z naszej drużyny za chęć i pot, który wypali na tym meczu. Tak samo jak nasi kibice, którzy przyjechali i wspierali nas bardzo w momentach, jak potrzebowaliśmy wsparcia. Szubarga rozegrał pierwsze spotkanie, wiemy na co go stać, wprowadzimy go do zespołu, wprowadzimy go do naszej taktyki i będziemy mieć na pewno pożytek w jego przyszłości.
Trener Igor Milicic po każdym spotkaniu podkreśla siłę zespołu. Wcale nie chcę dokonywać takiej analizy bezpośrednio jednego zawodnika, który był na przykład czołowym strzelcem, najlepszym obrońcą i tak dalej. Mówi, że cała siła tkwi w zespołowości AZS-u. No na pewno tak. Mamy nasz system obronny taki, że tak naprawdę jak jedna osoba zaśpi, to można powiedzieć, że robi się dziura w obronie, więc musimy funkcjonować jako zespół i to jest gra zespołowa, więc na pewno musimy być tym zespołem cały czas, czy to w ataku, czy w obronie. No właśnie, zespół zespołem, ale mimo wszystko są takie momenty w meczu, że widać, że któryś zawodnik po prostu w tym momencie chwyci wiatr w żagle. To przykładem meczu z Rosą Radą, gdzie Artur Mielczarek miał taki moment, że no widać było, że to on ciągnie cały zespół. Też to w dużej mierze wpływa na drużynę. No na pewno, no ja w tym momencie na boisku widziałem dwóch Arturów, albo trzech nawet, bo naprawdę w defensywie był wszędzie i do tego świetne trójki w ataku. No na pewno w każdym spotkaniu nie każdy może zagrać na super skuteczności i być czołowym zawodnikiem. No na pewno trzeba też grać tak, jak drużyny inne pozwalają i kto w danym dniu ma lepszy dzień, trzeba na niego po prostu grać. Patrząc na potencjał takich zespołów, które są w tej chwili w czołówce, to jest właśnie cała siła w takich poszczególnych indywidualnych umiejętnościach zawodników, którzy mogą w każdej chwili odpalić i to akurat w koszalinie chyba widać. No na pewno tak, no ale tak jak wcześniej wspominałem, no ten zespołowość jest najważniejsza. Oczywiście indywidualności można wygrać jeden pojedynczy mecz, ale żeby wygrać serię czy jakąś ilość spotkań, potrzebny jest zespół. Rozmawiałem tutaj tydzień temu z Szymonem Szewczykiem. Jak to jest, jeżeli chodzi o... Odpowiada mi na takie pytanie, jeżeli chodzi o takich właśnie indywidualnie mocnych zawodników i charakterem, i sportowo. No jesteś ty, jest Szymon Szewczyk. Jeszcze mógłbym wielu zawodników w tej drużynie wymienić, żeby to wszystko skonsolidować. I mówił tutaj cała rola i zawodników, i trenera na to, żeby to wszystko zafunkcjonowało. Chyba to nie jest łatwy kawałek chleba, żeby tak to wszystko zorganizować. No na pewno nie jest to łatwe pogodzić wszystkich w jednym teamie. Ale myślę, że ten Igor robi to świetnie, gdzie widać to na boisku. Każdy ma swoje role, każdy jaką rolę ma, tak próbuje się z niej wywiązać, więc to jest naprawdę w tej chwili super funkcjonuje. Na chwilę przerwa od koszykówki, teraz troszeczkę o piłce ręcznej. Prezentacja w poszczególnych odcinkach Ekstraklasy. Będziemy prezentować tak pokrótce zawodniczki Energii AZS Koszalin. Dzisiaj pytania do Karoliny Karskiej, a także komentarze na temat tej zawodniczki w zespole Energii AZS Koszalin i jej koleżanek. Karolina Kalska, Energa AZS Koszalin, pozycja na boisku, lewe skrzydło, numer na koszulce, 2. Karolina Kalska to wychowanka Sambora Tczew, od 2005 roku związana z klubem z Gdyni. W barwach tego klubu występowała do 2014 roku. W poprzednich rozgrywkach zdobyła dla tej drużyny 114 goli, z czego aż 23 przeciwko drużynie koszalińskiej. Od tego sezonu lewoskrzydłowa broni barw zespołu koszalińskiego. W dotychczasowych spotkaniach zanotowała kilka świetnych występów. Już w czwartej kolejce spotkań zdobyła 8 goli przeciwko drużynie Sambora Tczew, walnie przyczyniając się do zwycięstwa zespołu koszańskiego 22-21. W tej serii została wybrana do siódemki kolejki. W piątej serii rekordowa zdobycz bramkowa przeciwko Olimpii Beskid Nowy Sącz. Karolina Kalska zdobyła 11 goli i przyczyniła się do zwycięstwa zespołu koszańskiego 28-26. Również po tej serii została wybrana do siódemki kolejki. Inne bardzo udane występy to starcie przeciwko Pogoni Baltice Szczecin. Zdobyła 11 goli, wykorzystała aż 10 rzutów karnych. To spotkanie zespół koszański wygrał 26-23. Nieco mniejszy dorobek bramkowy w starciu z Zagłębiem Lubin na wyjeździe. W tym meczu zdobyła 5 trafień i drużyna koszańska odniosła zaskakujące zwycięstwo 24-23. Do tej pory Karolina Kalska zdobyła 60 bramek w 11 meczach w bieżących rozgrywkach. To daje jej 7 miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodniczek Superligi Piłki Ręcznej Kobiet. Dzięki udanej pierwszej rundzie zespół koszański uplasował się na 3 miejscu, a Karolina Kalska została wybrana do drugiej siódemki całych rozgrywek.
Jestem lewoskrzydłową, aczkolwiek czasami zdarzy się, że znajduję się też na prawym skrzydle razem z Asią Załogą. Mamy takie nietypowe zadanie w tym roku. W drużynie odnalazłam się świetnie, jest tu naprawdę super atmosfera. Nie żałuję swojego przejścia do Koszalina, naprawdę nowe doświadczenie i oceniam je bardzo na plus. Oczywiście jak najwyższe. Już raz byłam mistrzem Polski i nie wyobrażam sobie, żeby teraz celować w jakieś niższe podium, więc to jest moje marzenie, żeby z tą drużyną oczywiście też zdobyć złoty medal i oczywiście jak najwyższe miejsca w europejskich pucharach. W tym roku niestety nam się nie udało, odpadłyśmy dosyć szybko, ale myślę, że w przyszłym sezonie damy radę i pokażemy więcej. Są najlepsi, na pewno. To jest niesamowita publika. Wspominam bardzo miło derby. Tutaj była cała hala i to na pewno zapadnie w moim sercu na długo, ponieważ nigdy w życiu nie zdarzyło mi się jeszcze grać przy tak pełnej hali, przy takim wspaniałym dopingu. Koszalin na pewno mniejsze miasto niż Gdynia, aczkolwiek też urokliwe. Jest tu bardzo dużo wspaniałych ludzi, którzy kibicują piłkarkom ręcznym i jest tu taki naprawdę fajny, rodzinny klimat. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Poza piłką ręczną, blok modowy, rozwijam też swoją pasję, którą jest szycie ubrań. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zgłębię te tajniki jeszcze bardziej. Oprócz tego jestem domatorką. Kocham mojego psa, moją rodzinę i oni najwięcej szczęścia dają mi w życiu. Ambitna, jedna z najlepszych skrzydłowych naszego kraju. Ogromny walczak, bardzo szybka. Mocno stąpająca po boisku. Jeszcze do końca się nie mogę przyzwyczaić, że ona jest w naszej drużynie, bo zawsze znam Karolinę z tego, że byłyśmy gdzieś tam naprzeciwko siebie i walczyłyśmy między sobą, a teraz stoi po mojej lewicy, nie po prawicy. No ważny punkt zespołu, bardzo, bardzo fajna, bardzo energiczna osoba na boisku. Bardzo zwariowana, uwielbia czytać książki, ma bzika na punkcie swojego psa Kuby, uwielbia pić kawę o poranku z tego samego kubka. Co jeszcze można by po niej powiedzieć? Ma bardzo dużo tatuaży. To jest taka ciekawostka, myślę, dość bardzo fajna, bo to są tatuaże w miejscach, które kibice po prostu nie mają możliwości dojrzeć. Trzy słowa na mikrofon. Za nami prezentacja Karoliny Kalskiej, przed nami podsumowanie tego, co się działo w 10. kolejce spotkań w Tauron Basket Lidze. Wszystkie wyniki spotkań, tabela, a także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 10. kolejki spotkań w Tauron Basket Lidze. AZS Koszalin pokonał na wyjeździe Polfarmę Starogard Gdański 90-72. Rosa lepsza od Asseco 80-72. Wikana Start Lublin pokonała MKS Dąbrowa Górnicza 80-74. Treff odniósł wyjazdowe zwycięstwo nad Polfarmexem 69-66. Anvil wygrał z Energą 76-70. Jezioro Tarnobrzeg przegrało ze Stelmetem Zielona Góra 87-90 i w takim samym stosunku punktów Polski Cukier Toruń przegrywa z drużyną King Wilki Morskie Szczecin. Turów Zgorzelec w szlagierowym spotkaniu pokonuje Śląsk Wrocław 92-76. W tabeli na czele Turów Zgorzelec z dorobkiem 20 punktów, komplet zwycięstw tej drużyny, na drugiej pozycji AZS Koszalin 19 oczek, tylko jedna porażka w 10 spotkaniach. Śląsk Wrocław na miejscu trzecim 18 punktów, po 17 mają Rosa Radom i Stelmet Zielona Góra, po 15 Treff Sopot, Asseco Gdynia i Polfarmex Kutno. Dolna część tabeli, 14 punktów ma Energa Czarni Słupsk, po 13 Polski Cukier Toruń, Anvil Włocławek, King Wilki Morskie Szczecin, Wikana Start Lublin i Jezioro Tarnobrzeg, a także Polfarma Starogard Gdański. 12 punktów MKS-u Dąbrowa Górnicza.
Kolejna seria spotkań przed nami, będzie to 11. kolejka i na pierwszy plan wysuwa się mecz na szczycie. AZS Koszalin podejmie we własnej hali Turów Zgorzelec. To spotkanie w niedzielę. W pozostałych meczach Stelmet zmierzy się z Polfarmexem, Kutno, Energa z Jeziorem, Asseco z Polfarmą, Tref podejmie Polski Cukier, MKS Dąbrowa Górnicza Anwil Włocławek, Wilki Morskie Rosa i w ostatnim spotkaniu Śląsk mierzyć się będzie z Wikaną Startem Lublin. Co do 10. kolejki spotkań, na pierwszy plan oczywiście wysuwał się inny mecz, Nieważ z Polfarmą Starogard Gdański, a Turowa Zgorzelec ze Śląskiem Wrocław, dwóch, można powiedzieć, w tym momencie czołowych drużyn ligi. Turów Zgorzelec po raz kolejny potwierdził swoją dominację w zmaganiach i tak naprawdę no jest chyba się czego obawiać przed kolejnym spotkaniem. No tak, Turów gra w Eurolidze, jest mistrzem Polski, na pewno mierzy w obronę mistrzostwa, więc siła tego zespołu jest znana. Myślę, że po porażce w Eurolidze z Barceloną też chcieli się odbudować, akurat trafili na Śląsk. No, na pewno nie będzie to łatwe spotkanie dla nas i trzeba po prostu wyjść i walczyć. Czy można powiedzieć, że po wczorajszym treningu mieliście jakąś taką analizę meczową, oglądając starcie ze Śląskiem? Myślę, że każdy w domku sobie obejrzał to spotkanie. Wiemy, w czym Turów jest bardzo groźny, więc musimy po prostu naszą taktykę defensywną przełożyć na parkiet, żeby Turów nie zdobywał tylu łatwych punktów. Co do pozostałych spotkań, Anwil Włocławek pokonuje Energię Czarnych Słupsk. Dlaczego to spotkanie? Anwil Włocławek rozpoczął ten sezon bardzo kiepsko, a w tej chwili w jakiś sposób próbuje wrócić na odpowiednie tory. Tak, no myślę, że grałem w Anwilu kilka sezonów, tam cele są zawsze wysokie. Anwil rozpoczął sezon bardzo, można powiedzieć, słabo. Teraz widzę, że wychodzą z tego dołka po zmianie trenera. Na pewno jest to drużyna, która ma kilka nazwisk i też będzie w tej lidze się jeszcze liczyła. Jezioro Tarnobrzeg, zespół, który lanie ostre dostał od AZS-u Koszalin, ale później jak rozpoczął swoją gonitwę w górę, przegrał co prawda w ostatniej kolejce, ale nieznacznie, ze Stelmetem Zielona Góra, także też widać, że w jakiś sposób się odkręca ta drużyna. Tak, no wygrali chyba 3 spotkania z rzędu, teraz przeciwstawili się zespołowi z Zielonej Góry, na pewno Wyszli też z tego swojego początku, teraz idzie im dużo lepiej, więc no, na pewno liga staje się bardzo ciekawa. Co do spotkania w 11. kolejce z Turowem Zgorzelec, jaki jest sposób na to, żeby pokonać Turów? Turów na pewno gra bardzo dobry atak, szybki atak, tranzycję, więc musimy na pewno skupić się na tym, żeby powstrzymać ich łatwe punkty. Poza tym no, Turów ma tylu doświadczonych zawodników, że też nie można skupić się na jednym graczu, a otworzy nam się ktoś inny, więc na pewno ta zespołowa defensywa, gdzie będziemy w stanie ograniczyć całe poczyniania zespołu z Zgorzelca. Wracając też do słów Igora Miecicia, w wielu spotkaniach mówił, my musimy przede wszystkim się skoncentrować na własnej grze, a niekoniecznie aż tak bardzo na przeciwniku i tutaj też w jakiś sposób to chyba będzie musiało zafunkcjonować. No tak, no to jest podstawą zagrać to, co my byśmy chcieli, przełożyć naszą taktykę na boisko i liczyć na naszych kibiców, że nam pomogą. Spotkanie dwóch zespołów, które mają najskuteczniejszy atak w lidze, obie drużyny prawie 90 punktów na mecz, to co, taki mecz na 120 punktów z każdej strony? No zobaczymy, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to będzie spotkanie bez zdobyczy wielkiej punktowej. Będzie to mecz taki charakterny i typowej walki. No tak, przewrotnie z drugiej strony można powiedzieć, że AZS wcale tak dużo tych punktów nie traci, także w obronie to wygląda dużo lepiej. No dokładnie, no musimy się skupić na naszych założeniach i wierzę w to, że jesteśmy w stanie zatrzymać Turów nie na dużej ilości punktów. AZS Koszalin w 11. kolejce spotkań w Szlagierze tej kolejki mierzyć się będzie we własnej hali z Turowem Zgorzelec. Na razie Turów niepokonany. 10 meczów, 10 zwycięstw. AZS jedna wpadka, można tak to określić, bo Stelmet Zielona Góra, porażka na wyjeździe, no na pewno trochę czkawką się odbija naszej drużynie, bo Stelmet tak naprawdę w tym sezonie wtedy zagrał swój najlepszy mecz w rozgrywkach. W pozostałych już tak nie imponował formą, a akademicy, trzeba przyznać, cały czas naprawdę wysokiej dyspozycji. Krzysztof Szubarga wraca do składu na mecz z Polfarmą. Teraz
No na pewno będzie mocny ścisk na ławce rezerwowych AZS-u przed kolejnym meczem, który na pewno się zapowiada emocjonująco. Państwa serdecznie na to spotkanie zapraszam, także na kolejne wydanie Ekstraklasy. Moim Państwa gościem był dzisiaj Krzysztof Szobarga, AZS Koszalin. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. I na zakończenie jeszcze konkurs dla kibiców. Pytanie dotyczy Krzysztofa Szobargi, naszego dzisiejszego gościa. Ile punktów zdobył w ostatnim występie akademików przeciwko Polfarmie Starogard Gdański? Przypomnę, to był jego pierwszy mecz po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją. Ile punktów? To jest pytanie konkursowe. A do wygrania 4 bilety na najbliższy mecz AZS-u Koszalin z Turowem z Gorzelec. 4 pierwsze osoby, które nadeślą maila na adres paweł.lesny@tvmax.pl. Te 4 pierwsze osoby otrzymają ode mnie bilety na to spotkanie, także proszę szybko pisać, bo jest na pewno ciekawa nagroda w tym konkursie. To wszystko dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.